Cześć, witajcie bardzo serdecznie w 20 już trzecim odcinku kariery GKS-em Katowice, Droga do Chwały. Kończymy w tym momencie czwarty sezon. Tak naprawdę do końca tego sezonu pozostało nam dwa mecze, natomiast te mecze są bardzo, ale to bardzo istotne w kontekście tak naprawdę zdobycia pucharu Ekstraklasy, znaczy w zasadzie zwycięstwa w lidze. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku zdemontowaliśmy Raków Częstochowa, wygrywając aż 5 do 2. Natomiast w dzisiejszym odcinku rozpoczniemy mecz od batalii z Legią Warszawa, która znajduje się aktualnie na czwartym miejscu, natomiast w momencie, kiedy podnieślibyśmy porażkę z Legią, to dalej nie wyklucza to możliwości spadku z miejsca wygwarantowanego top 3. Dlatego mecz ten z Legią jest tak naprawdę najistotniejszym meczem w kontekście końcówki sezonu. Skóra dostanie więcej minut? Dziś będą niespodzianki. Tak jest. Dam tam niespodziankę, zobaczycie. Zobaczycie, to będzie na pewno coś nietypowego, ale to się przekonacie o tym zaraz. Czyli klub Legia ma jakiekolwiek szanse na wygraną? Rozmawiamy o nas. Rozmawiajmy o nas. My mamy szansę na zwycięstwo. To, co ma, co nas, co ma Legia, to nas się średnio interesuje. Zrobimy dzisiaj dokładnie to samo, co zrobiłem poprzednio, czyli odpalimy sobie symulację meczu. Żeby dodać tutaj. Odpalimy sobie symulację, ale taką na żywo. Zmienimy stroje może. Tak, bardzo lubię ten zielony strój, dlatego ustawimy go w dzisiejszym meczu. I tutaj taka ciekawa sprawa. Wystąpi dzisiaj Alex Baran ze względu na to, że Bartłomiej jednak w tych ostatnich meczach bardzo się nie popisywał. Dlatego Baran dostanie swoją szansę. Przechodzimy do spotkania. Dzisiaj gramy na Łazienkowskiej. Zobaczymy, czy uda się dodać dzisiaj te odgłosy ze stadionu. Jak możemy zauważyć, wszystko jest przygotowywane, dopinane na ostatni guzik. Niewątpliwie mecz w Warszawie z GKS-em Katowice to ogromne wydarzenie. Naprawdę ogromne wydarzenie. No i bez zbędnego przedłużania zerknijmy na to, co się będzie działo. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski na komentarzu, natomiast nie usłyszycie ich dzisiaj, nie uraczycie się ich fantastycznym komentarzem, uraczycie się natomiast moim. Nie wiem, czy słyszycie ten doping, natomiast brzmi on fantastycznie. Moim zdaniem brzmi on fantastycznie. Rosołek troszkę ma dziwną tą twarz. Ktoś chyba tutaj nieprawidłowo nałożył ją, ale przynajmniej jest. Zobaczmy, jak prezentuje się pierwsza jedenastka Legii Warszawa. Malinowski, Nawrocki, Pierzak, Wilczes, Mustafiejew. Mustafiejew na lewej obronie, to ciekawostka. Sokołowski na prawej pomocy, Strzałek na defensywnym, Kramer na lewej pomocy. Co tu się dzieje? To jest coś nie tak. Tutaj chyba ci zawodnicy zostali pomieszani. Strzałek na defensywnym pomocniku. Przecież to jest gościu o parametrach takich jak Sebastian Szymański, a nie jak Grzegorz Krychowiak. W GKS-ie jedna mała zmiana w stosunku do tego, co się wydarzyło poprzednio, w stosunku do tego, co mieliśmy poprzednio.
Bartłomieja Eisenharta zastąpił Alex Baran. To dość ciekawa zmiana. Na pewno taka nieoczywista, ze względu na to, że Bartłomiej stara się o ten tytuł Króla Strzelców. Natomiast myślę, że trener zdecydował, że chce mu pokazać, że ze względu na to, że nie popisywał się w tych ostatnich meczach, no to musi sobie odpocząć chwilkę, żeby dać mu też do zrozumienia, że nie jest, nie ma żadnego immunitetu. Jeżeli nie gra dobrze, no to schodzi z boiska i tyle. Co się wydarzyło? Dlaczego nie jest to zrobione tak, jak chciałem, żeby było zrobione? Ok, czemu gramy ten mecz? No troszkę jestem zawiedziony tą sytuacją. Natomiast no ok, jak już mamy go rozegrać, no to go rozegrajmy. Nie no, nie możemy tego jakoś zmienić? Cokolwiek? Chyba nie. No cóż, no to rozegramy mecz z Legią. Nie pozostawia nam to... ta sytuacja nie pozostawia nam żadnego wyboru. Nie będę teraz specjalnie od nowa wszystkiego ustawiał, bo to nie ma najmniejszego sensu. Piękne podanie, piękne przerzucenie do Tymoteusza Puchacza. Bartosz Lisz, Bartosz Lisz. Zagranie natomiast niecelne. Podanie Kacper Skóra. Kacper Skóra, gol. Ależ ten chłopak jest w formie. W jakim on jest gazie? Piękna brameczka. I Kacper Skóra zdobywa swoją chyba 20. bramkę już w tym sezonie. To by było coś niewątpliwie fascynującego, jeżeli okazałoby się, że to jednak Kacper Skóra zostanie królem strzelców. To też by pokazywało, że tak naprawdę, jeżeli grasz dobrze, to grasz. Jeżeli nie grasz dobrze, no to musisz liczyć się z tym, że pójdziesz na ławkę. A Kacper Skóra od bodajże 7 spotkań jest w takim gazie, że on strzela w każdym meczu bramkę praktycznie. Żeby to jedną. Przynajmniej jedną bramkę. O proszę, Josue odwiesza buty na kołek. Ciekawostka, fajna, przyjemna taka. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo nie ukrywam, że nigdy nie przepadałem za tym zawodnikiem. Jest arogancki. Umiejętności na pewno ma, natomiast to, jak on jest arogancki, to mnie to po prostu nie przekonuje. Ja lubię zawodników, którzy są kulturalni, przyjemni, tacy w obyciu. No chyba, że rozmawiamy jeszcze o Zlatanie Ibrahimowiczu, ale Zlatan to też jest inny rodzaj tego takiego szaleństwa boiskowego, wariactwa, takiego pewności siebie. Jego się przyjemnie ogląda, a Josue to był taki moim zdaniem, to jest po prostu but na tym boisku. Prowokuje, wykorzystuje każdy możliwy aspekt tylko po to, żeby wygrać, żeby sprowokować, żeby nie pozwolić... Ojojoj, czy to był spalony? Chyba był spalony, tak mi się wydaje. Nie! Rosołek z brameczką. Nie było spalonego. Faktycznie, faktycznie. Ariel Mosur tutaj przeciął linię. No cóż, remis. To też fajnie, bo to pokazuje, że ten mecz nie będzie taki banalny. Szkoda, bardzo szkoda, że nie udało mi się odpalić tej symulacji. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Bo granie tych meczy nie sprawia mi frajdy. Jednak wolałbym, żeby tutaj była większa losowość. Natomiast nawet jeżeli jestem gdzieś tam na tej klasie światowej, to dalej nie jest ogromne wyzwanie i te mecze są poniekąd troszkę ustawione, tak przynajmniej uważam. A granie na Ultimate i Legendarnym kompletnie mi nie sprawia przyjemności, ze względu na to, że się pocę po prostu jak gram, bo spinam się. Też myślę, że na Legendarnym nie byłoby problemu, żeby wygrać. Na Ultimate może byłby już problem, ale nie mam ochoty pocić się przy tych meczach. To nie chodzi o to. Chciałbym się bardziej skupić na tym, żeby te mecze komentować jednak, niż skupiać się na tym, żeby wygrać koniecznie. A jednak gdzieś tam przy już czwartym sezonie dobrze by było awansować do tych europejskich pucharów. Bo to już troszkę wstyd, że GKS po tak długim czasie nie jest w stanie dalej awansować do Ligi Europy, chociaż do konferencji, cokolwiek. Okej, ale przejdziemy tutaj do symulacji.
Nie tej. Chodzi mi o przejście do wyniku. 3 do 1, fajnie, Kowalczyk strzela bramkę. Bardzo się cieszę z tego powodu. Wygrywamy, gwarantując sobie przy tym spokojne miejsce w europejskich pucharach. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę z tego powodu. Ostatni mecz, tym razem z Wisłą Kraków. Wisła znajduje się na 8. miejscu, fajnie. To też jest drużyna, która awansowała do Ekstraklasy jakiś czas temu. Chyba razem z nami. Idziemy po zwycięstwo, wiadomo. Tutaj tak naprawdę w tych konferencjach przedmeczowych chodzi tylko o to, żeby podnieść morale naszej drużyny. Ja już się nie skupiam na tym, o czym oni rozmawiają. Dobra, jedziemy. Spróbujmy jeszcze raz odpalić tą symulację. Będę bardzo niepocieszony, jeżeli to nie wyjdzie. Natomiast no, trzeba spróbować. Ok, wszystko tutaj jest dobrze. Ustawienie kontrolera. Tutaj też nie rozmawiamy o tym. Zmienimy strój sobie znowu na ten zielony. Wisła, Sosios, Kaczmarek. Ok, gotowe. Cyk. Zmiana pozycji na tą drużynę. Kaczmarka wpuścimy tu. I jeszcze raz sobie sprawdzimy to, czy to się udało. Aha, to może inaczej. Tak, konfiguracja. Gra jednym zawodnikiem. Wybieramy tego naszego zawodnika. Klikamy OK. Robimy tak. Cyk. I graj. Bartłomiej Eisenhardt wystąpi w ostatnim meczu tego sezonu, bo jednak ten zawodnik oddał duszę. 4 sezony, naprawdę piękne. Ależ pięknie to się prezentuje. Jak dobrze to na to spojrzeć. Szatnia GKS-u Katowice przed meczem, przed ostatnim meczem sezonu. To tutaj są w stanie, będą mieli możliwość zagwarantować sobie zdobycie tytułu Ekstraklasy. Obejrzyj pozostałą część meczu. Tak jest. Bardzo dobrze. Udało się chyba. Ostatni mecz sezonu. Mecz, który może nam zagwarantować od razu mistrzostwo Ekstraklasy. Pięknie. Kacper Bieszczad. Posłuchajmy tego fantastycznego dopingu. Okej, okay, myślę, że warto rozpocząć już ten mecz. Nie ma co. Kacper Bieszczad, Filip Koperski, Alier Mosur, Kamiński, Puchaczok, tej Chamberlain, Murawski, Śliż, Kowalczyk, Skóra i Eisenhardt. Cezary Miszta tutaj na... Bardzo jestem zdziwiony, że Cezary tutaj tak bardzo łatwo odpuścił sobie pozycję tego podstawowego bramkarza. Nie przejmuję się kompletnie tym, że tak mało zagrał tak naprawdę w tym sezonie. To jest coś, czego się nie spodziewałem kompletnie. Dużo zawodników spoza Polski. Myślę, że przewiniemy. Rozpoczynamy mecz na stadionie GKS-u Katowice. Delektujmy się tym ostatnim spotkaniem Ekstraklasy. Bartosz Śliż wchodzi z piłką, podanie do Eisenharta. Eisenhardt, Kowalczyk, Skóra. Eisenhardt poda do Buchacza, ten do Ślisza z powrotem, ten do Eisenharta. Eisenhardt z pierwszej, Mikołaj Biegański broni ten strzał. Sebastian Kowalczyk do Skóry. Skóra, co zrobi z piłką? Oj, troszkę się chyba zagubił. Podaje do Koperskiego, ten do Kowalczyka, ten do Chamberlaina. Chamberlain, co zrobi z piłką? Dalej podaje do Kowalczyka. Oj, ale Kowalczyk tutaj popełnił błąd. Bardzo by mi się podobało, gdyby była taka możliwość, żeby
O wiele większa ilość zawodników moich, którzy są wypożyczani, trafiało na wypożyczenia właśnie do pierwszej ligi. Albo do nawet ekstraklasy za niedługo, myślę. A tymczasem fantastyczna akcja. Filtrujące podanie Bartosza Ślisza do Sebastiana Kowalczyka, a ten finezyjnym strzałem z pierwszej piłki wykańcza akcję i mamy 1 do 0. Eisenhardt tutaj bardzo ładnie i Bartosz fantastycznie do Ślisza, do Kowalczyka, a Kowalczyk jednym kontaktem umieszcza piłkę w siatce. Cieszy się bardzo. Tym bardziej, że już gdzieś tam w pewnym stopniu zasymilował się z ekipą GKS-u. Myślę, że kibice go uwielbiają, bo to naprawdę pozytywny chłopak. I co więcej, ten chłopak daje niesamowitą jakość na boisku. I w tych kluczowych momentach, wtedy kiedy w GKS-ie jest ciężko, on bierze całą odpowiedzialność za zespół na swoje barki. To jest coś, co naprawdę doceniam. Czemu Oxlade nie podawał do tyłu do Kowalczyka, tylko za wszelką cenę chciał podać do skóry? Może chcą zrobić z niego króla strzelców. Niewiadomski z piłką. Podanie do Młynarskiego. O, ależ tam się zrobiła luka. Na szczęście Benito nie zauważył tego i nie podał w tempo. Taci. Niewiadomski. I na spokojnie Kacper Bieszczad. Przetrzymuje piłkę, nie śpieszy się, daje sobie czas. Wybicie do Murawskiego, a ten z powrotem do Bieszczada. Co ci chłopcy robią? Dlaczego oni się tak zachowują? Zagrajmy coś piłką. No, wreszcie. Eisenhardt? Nie, nie udało mu się. Natomiast faul? Czyj faul? Czyżby Tachi przyjął piłkę ręką? Prawdopodobnie tak. Kamiński, wykonawcą tego stałego fragmentu gry, nasz kapitan. Zadziwiające, że poradził sobie tak dobrze w tej roli. Byłem przekonany, że będzie to dla niego dość ciężkie zadanie, natomiast poradził sobie wybornie. Kacper Skóra, podanie do Oxlade'a. Oxlade próbował wystawić tam na pusto. Ślisz, Skóra, ajajaj, strzał z dystansu. Urody niesamowitej. Kamiński, mimo tego, że był naciskany przez napastnika Wisły Kraków, przyjmuje sobie to spokojnie na klatę. Tymoteusz Puchacz zacznie z rzutu wolnego. Podanie. Rzutu z autu do Ślisza. Ślisz do Ariela Mosura. Mosur, ryzykowne podanie, na szczęście przechodzi. Eisenhardt. Cóż, jak on znalazł tego Skórę? I Skóra nie podaje do Ślisza. Strzela, wykańcza akcję. Krzyczy do kibiców, cieszy się, cieszy się. On też już jest. Żółto-zielono-czarny. Piękna brameczka. Sito założył bramkarzowi przy tej bramce. To tak naprawdę gol do szatni. 21 bramka w 29 meczach. To też jest warte zauważenia, że Kacper nie grał we wszystkich meczach. Na początku był bardziej stawiany tutaj, stawiane było gdzieś. Podejmowany był wybór pomiędzy nim a zawodnikiem, którym jest Aleks Baran, ponieważ tutaj też ten chłopak. Naprawdę, jego parametry wyglądają imponująco. Myślę, że on sobie dzisiaj wejdzie za Eisenharta. No bo powiedzmy, albo nie. Nie, 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 nie. Puścimy Simona Pawłowskiego za Kowalczyka. Puścimy Olka za Mosura. I puścimy Igorka za Oxlade'a. Myślę, że tutaj nie powinno się już nic wydarzyć, dlatego puścimy tych zawodników o troszkę gorszych, delikatnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy ci zawodnicy będą prezentować się na tyle dobrze, że. Oj, 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 ale Sergio Benito tutaj fantastycznie odebrał piłkę Murawskiemu.
To też jest. Ale Olek Poruszek właśnie wszedł na boisko i od razu popisał się wyborną interwencją. Chciałem już mówić, że ta zmiana tych trzech zawodników totalnie rozwaliła taktyczną formację GKS-u Katowice, natomiast Olek Poruszek tutaj zachował się naprawdę bardzo dobrze. Zobaczymy, co z tego będzie. Może to jest po prostu taki chwilowy zew Wisły, z racji tego, że zostali zmotywowani w jakiś odpowiedni sposób przez trenera w trakcie przerwy. Koperskiemu niestety nie udało się utrzymać piłki na boisku. Kacper Bieszczad ma troszkę roboty. Dużo zmian teraz w Wiśle. GKS postanowił wprowadzić te zmiany w przerwie. Natomiast nie wiem, co by się tutaj musiało wydarzyć, żeby GKS stracił ten fotel mistrza Polski, mistrza Ekstraklasy. Tachi, nieudolny, główka, kompletny brak zagrożenia. Igor Maślanka co prawda przegrał tą walkę w powietrzu. Natomiast tutaj nie było żadnego zagrożenia. Kasper Bieszczad, wybicie na Igorka. Igor przyjmuje piłkę. Koperski, Pawłowski. Tutaj też trzeba przyznać, ja od Igora się troszkę więcej spodziewałem. Troszkę jestem zawiedziony tym, że on się tak słabo rozwinął. Natomiast, no cóż, takie życie. Raków widzę, że wygrywa swój mecz. Kacper Skóra próbował z dystansu uderzyć, niestety mu to nie wyszło. Simon Pawłowski, podanie do Ślisza. Ten do Eisenharta i Eisenhart nie myli się w tej sytuacji. 3 do 0. Tak, idealnie wszedł, naprawdę idealnie wszedł. I cieszy się z kibicami GKS-u. Pokazuje, że on jest częścią tej drużyny. Że on jest częścią tego długofalowego projektu. Piękne podanie Bartka Ślisza. No i Eisenhardt z najbliższej odległości, z 6-7 metrów. Jeszcze spojrzał się na to, jak ustawiony jest bramkarz Wisły Kraków i oddał strzał, który był nie do obrony. Wisła rozpoczyna mecz. W zasadzie rozpoczyna od środka po raz czwarty w tym sezonie, w tym meczu. Eisenhardt, również 21 bramek. Czy to oznacza, że i Eisenhardt, i Skóra mają po tyle samo goli? Pytanie tylko, czy oni są najlepszymi strzelcami w tym momencie w Ekstraklasie. Trzeba na pewno będzie to zweryfikować. Bo przypuszczam, że jeżeli obaj mają tyle samo bramek, to i tak królem strzelców zostanie Skóra, ze względu na to, że po pierwsze strzelił tą ilość bramek w mniejszej ilości meczów, no i ma więcej asyst, a chyba to się bierze pod uwagę w kontekście tego, kto zostaje królem strzelców. Także, jeżeli Eisenhardt myśli o tym, aby zdobyć ten tytuł, no to musi się postarać. Murawski schodzi, wchodzi Kamil Pestka. No proszę. Cóż to za decyzja ze strony komputerka? Jeszcze na defensywnego pomocnika w ogóle. Kamiński, wybicie. Pawłowski, czy uda mu się odebrać piłkę? Nie, ale Paluszek przejmuje tą piłeczkę. Kamiński, Paluszek, to też taka nostalgia trochę. Ci chłopcy zaczynali tutaj. Kamil Pestka. No, ciekawe zagranie. Podanie do Eisenharda, czy on to przyjmie? Nie przyjął, ale ma tą piłkę Skóra. Spalony? Czy rzut wolny? Chyba rzut wolny. Kto wykona ten rzut wolny? Aleks Baran wchodzi za Bartka Ślisza. Jeszcze troszkę dodatkowej ofensywy widzę wrzucone do tego spotkania. Kto wykonuje? Czyżby to wykonywał właśnie Aleks Baran? Bardzo blisko, bardzo blisko. Niedużo brakło i zamieniłby tą sytuację na bramkę. No cóż, nie udało się. 7 minut do końca tego meczu i do cieszenia się z triumfu w Ekstraklasie. No naprawdę, jeżeli ten sezon zakończymy z triumfem w Ekstraklasie, to przyszły sezon będzie pełen oczekiwań i zobowiązań. Cóż za odbiór! Ależ ten nasz kapitan teraz się popisał. Niedobre podanie, natomiast dalej Eisenhardt jest przy piłce, wycofuje piłkę. Baran do Pawłowskiego. Pawłowski dalej przy piłce. Kacper Skóra. Nie udaje mu się podać w odpowiedni sposób.
Chyba to koniec. Chyba koniec. Triumfator. Triumfator Ekstraklasy. Nowy czempion. GKS Katowice. Jeszcze bramka w 95. minucie po fatalnym zachowaniu Kacpra Bieszczada na bramce. Natomiast to i tak już nic nie zmienia. To jest bramka pocieszenia i taki strzał, który... No, niepotrzebny tak naprawdę. Niepotrzebna strata bramki. Ale no cóż, tutaj widać, że to była typowy błąd obrońcy, także bramkarza, także też nie można być złym na tą obronę. Co prawda dopuściła do tego strzału, natomiast ten strzał nie powinien być w żaden sposób groźny. No i co? GKS rozpocznie i tym samym zakończy ten mecz. Cieszą się kibice. Zwycięstwo i to jeszcze odniesione na własnym stadionie. Na własnym stadionie będą się cieszyć z odniesienia triumfu w Ekstraklasie. Spójrzmy, czy nastąpi koronacja? Ależ radość tych kibiców. Wygląda to fantastycznie. No cóż, koniec. Wywiad pomeczowy. Przejdźmy do niego. Bo jestem troszkę zawiedziony, że nie zostaliśmy ukoronowani. Dziękujemy. Prosilibyśmy o odpowiedź na parę pytań. Jasne, już ci odpowiadam. Tak jest. Cała drużyna zasługuje na gratulacje. Postaramy się to przebić. Będziemy jeszcze lepsi. Kluczem była dobra gra w obronie. Tak jest. Dziękuję za rozmowę. Ja również. Jakż to pięknie wygląda. Pierwsze miejsce GKS-u Katowice. Bardzo zawiedziony jestem tym, że nas nie ukoronowali. Najlepszy piłkarz turnieju? Kacper Skube. Aha. Nie. Kacper Skura. Fantastycznie. Najlepszym zawodnikiem tego sezonu. A kto został królem strzelców? Zobaczmy, jak to wygląda. Tak jest, Kacper Skura, czyli tak jak mówiłem. Bieszczad z największą ilością czystych kont. Przejdźmy jeszcze kilka dni do przodu, żeby zobaczyć, jak się to prezentuje w wieściach, kto został jaka była drużyna turnieju. Yusef Hasan, a jednak, no dobra, trudno. Okej. Okay. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. Widzimy się w piątym sezonie, w którym rozpoczniemy eliminację do Ligi Mistrzów. Trzymajcie się. Adios!